Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bartwil, a od dzisiaj będę prawdopodobnie znany jako również Człowiek Internet, bo to jest moja nowa seria, która nazywa się Człowiek Internet. Będę w niej mm, na najróżniejsz, o najróżniejszych rzeczach związanych z internetu mówił, ponieważ mam o nich niemałą wiedzę. Jestem trochę zmęczony, ponieważ mówiłem już dwa razy to. Ten audiolog już mówiłem dwa razy. Nie udało się niestety dwa razy, coś ciągle się psuje, przerywa. No i trochę gardło mi się zdziera. Ale nieważne. Przejdźmy do tematu, jakim jest tulpa. Czym jest tulpa? Jeśli nie wiecie, to będzie idealny vlog dla was, żeby się dowiedzieć. Ja, jak człowiek internet chętnie wam powiem. Jeśli natomiast wiecie, możecie również zostać, dowiedzieć się paru nowych rzeczy, jeśli sami macie tulpę, napiszcie w komentarzach w ogóle, wylajkujcie i tak dalej, ale to nieważne. Napiszcie w komentarzach, jak się nazywa i w ogóle co u mnie słychać, powiecie jej o tym, zapytajcie się, co o tym sądzi. <laughs> co, co o moim programie, co o mnie sądzi i tak dalej, no nieważne. Zresztą. Tylko przedłużam wstęp. Zaczynajmy. Czym jest tulpa? Najkrócej mówiąc, yy, jest to odrębna po prostu świadomość w ludzkim mózgu. Odrębna świadomość w ludzkim mózgu. Można ją porównać do wymyślonego przyjaciela albo osobowości mnogiej. Oglądaliście kiedyś kreskówkę Dom dla Zmyślonych Przyjaciół pani Foster? Jeśli tak, to jest to coś podobnego, tylko że dzieje się głównie w głowie, właśnie hosta, czyli osoby, która posiada tulpę. Nie wykracza poza jej świadomość, niejako, bo jest to niemożliwe fizycznie. Więc tulpa może być również swoistym hologramem nałożonym na obraz. Co to znaczy? Um, jeśli ktoś dużo będzie z daną tulpą rozmawiał, to po prostu może nawet ją zobaczyć w prawdziwym świecie, nie tylko w wyobraźni. Nigdy nie próbowano udowodnić istnienia stworzenia, jakim jest tulpa, ale nie, wiele osób twierdzi, że ją posiada. Słyszę już od Was pytania, od osób, które nie wiedzą, czym jest tulpa, albo dopiero teraz się dowiedziały, czy to przypadkiem nie jest choroba psychiczna? Zdecydowanie nie. Ponieważ choroby psychiczne ym, nie, schcą, nie są wywoływane przez ludzi, tutaj tulpa się tworzy zazwyczaj. Poza tym, choroby psychiczne dają, są w większości minusami, a tulpa nie daje minusów. Znaczy, daje jak wszystko, ale większość, mimo z tego, wszystkiego co daje tulpa, to są plusy. Wiele osób, które posiadają tulpy, zachowują się zupełnie normalne. Normalnie nie mają żadnych chorób psychicznych i nic się z nimi złego nie dzieje, ale, ale oczywiście nie można być wszystkiego absolutnie pewien, ponie, pewien, ponieważ nie ma nic bezpiecznego w internecie ani w świecie. Nożem można zabić, ale można też pokroić chleb, więc po prostu trzeba na wszystko uważać. Jeśli bym miał powiedzieć, z, gdyby tulpa została zakwalifikowana do jakichś nauk, to bym powiedział, że jest to na pograniczu psychologii i parapsychologii. Jak działa tulpa? Więc jest tak, trzeba mieć bardzo dobrą wyobraźnię. Żeby ją stworzyć, najpierw można stworzyć Wonderland, który można stworzyć nie wcale nie. nie z chęci posiadania tulpy, tylko polepszenia swojej wyobraźni. Będzie to miejsce, w którym my, ale i nasza tulpa, albo sami my, jeśli nie chcemy mieć tulpy, po prostu będziemy mogli przybywać przed snem, gdzieś tam sobie pochodzić. Może być to łąka i po prostu uspokoić się i wyluzować. Bardzo, bardzo pożyteczne miejsce, ponieważ no nie, nie ma żadnych konsekwencji, a można bardzo fajnie spędzić czas. W przeciwieństwie do tulpy, które posiadanie konsekwencje ma dość duże. No jest tak, yy, że jak, jak już ma się ten Wolderland, którego nie trzeba zaczynać, ale można, to, to jak stworzyć tą tulpę? Jest wiele poradników, linki macie w opisie, no. Yy, więc kiedy już się stworzy tą tulpę, albo przynajmniej podwaliny pod daną tulpę, czyli pod tą inną świadomość w naszym ciele, yy. Będzie można robić znowu wiele ciekawych rzeczy, o czym będzie później. Ale najpierw yy, odpowiem, yy, powiem Wam, że nie mogą, nie powinny robić yy, tulpy osoby, które są nieodpowiedzialne. Nie mogą je traktować jako zwierzaczka, który można wyrzucić i tak dalej, ponieważ. Yy. Nie jest to nic do... Nie jest to zwierzak, nie jest to zabawka. Poza tym zwierzaka też nie można... Przepraszam. Poza tym zwierzaka też nie można wyrzucić. Nie można... Można to już bardziej traktować jako zwierzę, ale nie jako zabawkę, nie jako rzecz. Wiele osób traktuje jako rzecz i to nie jest nic dobrego, tak samo jak zwierzaki trakować jako rzecz, na przykład pieska bo jest słodki, to jest złe, że ktoś bierze pieska, bo jest słodkie, a później się nim nie zajmuje i wyrzuca, tak samo z tulpą, ona też ma uczucia i jest częścią tej hosta. Kiedy ho, kiedy on host jest smutny, tulpa zwykle może to odczuwać, ale i nie, ale jeśli ona jest smutna, to hosta to też odczuwa, i dlatego nie powinien osoby właśnie nieodpowiedzialne tworzyć tulpy. Niektórzy mówią, że tulpy można się łatwo pozbyć ignorując ją. Ja w to akurat nie wierzę, ponieważ ym, wiele osób próbowało pozbyć się tulp i im się nie udało. Może innym się udało, ale prawdopodobnie wtedy tulpy popełniły samobójstwo. Jest to moim zdaniem możliwe, ym, no bo w końcu to jest ciało. Ich odrębna świadomość, a jeśli tulpy są taką odrębną świadomością, no to pewnie również mogą ode... popełnić sobę bójstwo. Jak wygląda człowieka, takiego hosta relacja z tą tulpą? No więc to zależy od stworzonej tulpy i właśnie od tej osoby, która stworzyła tą tulpę. To zależy od tulpy i właśnie od tej osoby. Może być zwierzakiem, kolegą, przyjacielem, a nawet miłością, co uważam już za niemało przesadę, a ogromną. Poza tym czytałem gdzieś na internecie, że jakaś osoba Trzeba się właśnie bardzo skupić przy tworzeniu tulpy Bo jakaś osoba pomyślała o pornosach Podczas jej tworzenia I jej tulpa jest strasznie zboczona Ale nie chodzi o to, że tak śmiesznie czy coś Tylko po prostu seks z tulpą jest możliwy I niestety nakłania Ta tulpa go do to A tu tak jak mówiłem trudno jest się pozbyć Więc jeśli ktoś chce stworzyć daną tulpę To powinien nieźle uważać Ponieważ No bardzo łatwo jest znaczy może niełatwo, ale nie jest trudno je zbytnio stworzyć, ale pozbyć się już nie jest tak trudno. To znaczy, tulpy zwykle nie są negatywne. Nie, trudno jest stworzyć negatywną tulpę, ale taką z cechami, których będziemy chcemy, nie zbyt będziemy chcieli zbytnio, już prościej. E, tulpa może być e, zależna od hosta i niezależna. To znaczy, jeśli host śpi, tulpa może też spać, a może robić również coś innego. Może ponoć, ponoć również w snach przebywać razem z hostem, ale o tym później. To jak będzie wyglądać tulpa w mózgu głównego hosta, czy już jako hologram, będzie zależeć od niej i od hosta. Jeśli już będą podwaliny pod świadomości, może sama sobie wybrać wygląd imię mierzalne. Współdziel, tak samo. Wszystko jest to zależne od hosta i właśnie od tulpy. Druga świadomość, jaką jest tulpa, trzeba liczyć się z tym, że, poświęcać jej, że się, poświęci jej się dużo czasu, jak właśnie i przyjacielowi. No i jak wspomniałem, nie jest zabawką, więc nie jest dla wszystkich. Poza tym, jej stworzenie zżera ponad masę czasu. Można mieć więcej niż jedną tulpę. W internecie czytałem, że jedna osoba miała nawet 11. Co ciekawe, tulpa może tworzyć własną tulpę. I w internecie była jedna osoba na jednym forum, kiedy mm, stworzyła dwie tulpy, a te tulpy stworzyły inne tulpy, a tamte tulpy stworzyły inne tulpy, i wyszło w końcu, w końcu ma, ładna gromadka ośmiu tulp. Ciekawe. Mm, więc tak. Podczas gdy wykonujemy różne czynności codzienne, tulpa może się nam nakładać jeśli, na obraz, jeśli już e, z dużą z nią rozmawiany jest naprawdę blisko. To musi potrwać naprawdę wiele czasu e, i ona sama może podejmować, co chce robić w, w danej chwili, ponieważ, no, jak mówiłem, jest już od ze mną świadomością. Słyszałem również o tym, że może być tulpa, którą nie stworzył host i to jest to. To jest jeszcze dziwniejsze niż tulpa stworzona przez hosta, no, ale nieważne. Mm, więc co daje ta tulpa? No, nie, nie powinniśmy mówić, co daje, bo to nie jest jednak przedmiot, ale są pewne korzyści z posiadania jej. Oczywiście nieudowodnione naukowo, jak sama tulpa, ale, no, wiele osób twierdzi, że właśnie tak jest. Mać szybszy mózg. Nie chodzi tu o to, że... Może nie, nie powiem, o co tutaj nie chodzi, tylko o co chodzi. Chodzi o to na przykład ma zadania matematyczne, czy wchodzenie faktów jest od razu szybsze, bez pomocy tulby. Po prostu mózg szybciej pracuje, bo są dwie świadomości i yy, tak te turbiny niejako w mózgu się kręcą o wiele szybciej. Poza tym nowa opinia, nowy przyjaciel. Jak chce, jeśli chcemy poznać czyjąś opinię, to oprócz naszych znajomych będzie jeszcze kolejna osoba, która może mieć różne opinie, inne od yy, hosta. Czytałem nawet w internecie, że host był ateistą, a jego tulpa była wierząca i się modliła do Boga. Tak, wiem. Jeszcze dziwniejsze niż wszystko to, o co mówiłem wcześniej. No jest tak, dalej. Tulpa, tulpa może poprawić wyobraźnię. Co nie jest chyba niczym dziwnym. Sam Wonderland, który nie jest niczym dziwnym, po prostu jest miejscem w wyobraźni. Jest, poprawia wyobraźnię, a taka tulpa o wiele bardziej. Poza tym potrafi, potrafi, potrafi tulpa wydobyć nasze najdalsze wspomnienia, co jest interesujące. Ale jeśli ktoś chce tworzyć na przykład tulpę, żeby przypomnieć sobie, co było na sprawdzianie, żeby mu pomogła, nie. To jest przedmiotowe moim zdaniem i złe. Tworzenie tulpy tylko do tego. Jeśli... Oczywiście, Tulpa się zgodzi, no to nie widzę w tym niczym złym, żeby pomagała, ale jeśli ktoś chce korzystać z tego głównie i tylko po to tworzy, no to po prostu robi coś moim zdaniem bardzo złego. Poza tym, jeśli ktoś stworzył turpę zwykle ją mają do końca życia i tak moim zdaniem powinno być, dlatego ta decyzja jest bardzo poważna. Teraz trochę ode mnie. Ja osobiście uważam, że turpa to skrzyżowanie naszej świadomości i podświadomości, tworząc odrębną świadomość. Nie jest to całkowicie odrębna świadomość, łączy nas i trochę mm, naszej podświadomości. Moim zdaniem, oczywiście, wiele osób może się nie zgodzić. Wszystkie rzeczy, które tutaj powiedziałem, nie we wszystkie wierzę, ale w większość tak, więc jeśli ktoś się na przykład powiecie, że w komentarzach, co, co wierzysz i tak dalej, no to w większość tak wierzę, ale nie we wszystko, więc no, jeśli będziecie chcieli, to możecie się zapytać właśnie. Poza tym, uważam, że turpa to jest coś naprawdę fajnego i chciałem ją mieć. Ale na razie sobie odpuszczę, ponieważ jest to ogromna odpowiedzialność. A poza tym wolę 100% znajomość taką z osobami, które ja mogę ich dotknąć, ale one również mogą dotknąć mnie. Tulpa może nas dotykać, a my ją, ale nie w taki sposób oczywiście jak prawdziwe osoby. Poza tym, no tak jak mówiłem, jest to ogromna odpowiedzialność. Jeśli po obejrzeniu tego materiału chcesz stworzyć własną turpę, to, to linki są w opisie do poradników, które nie zawsze działają, no ale jednak będą. Tylko pamiętaj, ta decyzja odbije się na tobie w przyszłości mm, i nie, nie pozostanie bez echa, więc jeśli chcesz stworzyć, to musisz się nieźle zastanowić i być może nie mieć jakiś numerek w, przy dowodzie, przy, przy legitymacji, ale co najmniej, moim zdaniem, powinieneś być mm, mało lekkomyślny i już odpowiedzialny. Czy będę mieć w przyszłości tulpeł? Pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie, ponieważ uważam, że jest to coś no na razie dla mnie jak dla mnie zbyt dziwnego i mm, z, z, za duża odpowiedzialność każda osoba może mieć również inne przypadki z turpą. Niektórzy mogą poczuć jej zapach i dotyk i spędzisz z nimi wiele czasu na rozmowach i dlatego, jeśli macie swoją turpę, no to właśnie napiszcie w komentarzu, co ona o mnie sądzi, może co tam u niej, jak ma na imię. No, w skrócie możecie opisać, to to, co tam chcecie. Jeśli wam się materiał spodobał, nie zapomnijcie zalajkować. Może powiecie, jaki następny, jaką następną subkulturę, grupę osób czy cokolwiek innego o internecie powiedzieć. Ja jestem Bartfield, znany od dzisiaj również jako człowiek internet. Mam nadzieję, że wam się podobało i do kolejnego odcinka. Cześć.